pięknie, idź się przedstawić, idź. Idź, kochanie. Tak, kochany jesteś. To nasz kochany Zgredzio. Zgredzio ma już też kilka lat. W zasadzie jest naszym staruszkiem schroniskowym. Można zauważyć, Zgredzio ma problem z łapkami. Czasami jest tak, że jak ma dobry dzień, to idzie i nawet próbuje biegać. Tak, Zgredzio próbuje biegać. A jak ma troszeczkę słabszy dzień, to łapki mu się trochę plączą. Generalnie Zgredzio potrzebuje się rozchodzić. Potrzebuje stałych spacerków, aby się te jego mięśnie jeszcze minimalnie wzmocniły. Zgredzio szuka domu spokojnego. Dobrze by było, fajnie by było, żeby to był dom z ogrodem. Wtedy Zgredzio sobie pobiega po ogrodzie. Jak się zmęczy, to sobie odpocznie. Zgredzio jest jednym z łagodniejszych dziadków. Ma też swój charakterek, jak każdy piesek, ale jest przekochany, łagodny, kocha wszystkich ludzi, mimo że nie wszyscy ludzie kochają Zgredzia. Zgredzio nadawałby się do domu, gdzie mógłby zaznać trochę ciszy i spokoju. W schroniskowych warunkach z tą ciszą i spokojem różnie bywa. Chcielibyśmy, żeby Zgredzio trafił do wspaniałego domu, takiego, który nie będzie patrzył na to, że Zgredzio ma chore łapki, tylko pokocha Zgredzia takiego, jakim Zgredzio jest, bo Zgredzio ma cudowne serduszko, potrzebuje tylko człowieka, któremu będzie mógł oddać to serduszko i z którym spędzi już resztę swoich dni.